Dawid, za wami dwa spotkania, w których zdobyliście komplet punktów. Czym spowodowany jest tak dobry start nowej rundy i jakie były wasze największe atuty w dwóch poprzednich meczach? No, spowodowane jest to, myślę, naszą ciężką pracą na obozie w Turcji. Szkoliliśmy wiele elementów gry, które teraz procentują. Między innymi utrzymanie przy piłce we wszystkich tych dwóch meczach. Kontrolowaliśmy przebieg spotkania w większym wymiarze czasu. I myślę, że dzięki temu zdobywamy punkty. Przed nami spotkanie we Wrocławiu. Dla kibiców to kolejny mecz, w którym bardzo liczą na pełne zaangażowanie i zwycięstwo. Was chyba specjalnie nie trzeba motywować na takie derbowe spotkania. No dokładnie, nikogo nie trzeba motywować na takie spotkanie. Każdy sobie zdaje sprawę, że dla kibiców jest to ważne, ale dla nas przede wszystkim jest ważne to, żeby punktować i chcemy zdobyć w tym meczu 3 punkty. W rundzie jesiennej zdobyłeś debiutancką bramkę przeciwko Śląskowi. Z pewnością w poniedziałek chciałbyś ponownie wpisać się na listę strzelców w tym derbowym meczu. No dokładnie, wiadomo, że fajnie jest w ogóle strzelać bramki, ale przede wszystkim jeszcze na stadionie we Wrocławiu to taka dodatkowa motywacja. Śląsk to podobnie jak my zespół z dolnej połowy tabeli. W tym roku również zaznali smaku zwycięstwa i wygrali jedno spotkanie. Jakiego meczu spodziewacie się wy, piłkarze, w poniedziałkowy wieczór? No na pewno będzie to niełatwy mecz. Zarówno my, jak i Śląsk będzie grać o całą pulę, także myślę, że spotkanie będzie zacięte, każdy, nikt nie odstawi nogi, ale myślę, że wygramy w tym spotkaniu. Dziękuję. Dzięki.